Cześć wszystkim, Cześć, witamy cześć. Was ponownie. Zapraszamy Was dzisiaj na second-handowo-ciuchlandowy odcinek modowy, ponieważ mamy tutaj dla Was mnóstwo propozycji ubrań, które myślę, że spokojnie wpisują się w aktualne jesienne trendy, ale i nie tylko. Pokażemy Wam też takie elementy w zastosowaniu, czyli już w gotowych stylówkach, bo my jesteśmy ogromnymi fankami ciuchlandów, uwielbiamy chodzić tam i tam naprawdę można wynaleźć mnóstwo perełeczek w dobrej cenie, szczególnie jeżeli chodzi o swetry. Wszystko Wam zaraz tutaj pokażemy, więc zaczynamy. Jedynym moim trendowym elementem jest spódnica jeansowa, której normalnie raczej w sieciówce bym nie kupiła, natomiast zachęciła mnie cena, no i fakt, że to jest z drugiego obiegu. I mamy tutaj spódnicę jeansową z Hemu, o bardzo fajnym takim tutaj szwie na samym początku. Troszeczkę tutaj, wiecie, jakby kokos dorwał tą spódnicę. Natomiast mówię tutaj, że to jest jedyny element trendowy, no bo jak gdzieś tam na pewno widziałyście lata 2000, czyli lata naszej girls, młodości, jak byłyśmy nastolatkami, teraz są bardzo na czasie. I ja bardzo dobrze pamiętam różnej maści spódnice jeansowe. Nie spodnie, nie shorty, ale właśnie spódnice. Były to też takie spódnice odrobinkę dłuższe, bo ta jest typową spódniczką mini, ale za tamtych czasów też były takie spódnice ołówkowe, jeansowe takie. Do kolana, przed kolano, za kolano, takie bardziej ołówkowe. Zresztą moja mama, podejrzewam, za młodu nie jedną taką spódnicę w szafie miała. Więc jedynym takim trendowym elementem jest właśnie ta spódnica jeansowa. Natomiast ja, wiecie, że jestem basic bitch, więc bardzo dużo podstawowych z takich rzeczy do zwykłych stylizacji w szafie mam. I ta spódnica bardzo dobrze wygląda moim zdaniem do swetra i do wysokich kozaków. Jeżeli chcemy ją odrobinę bardziej, wiecie, tak podkręcić, żeby nie była takim właśnie zwyklakiem. Ale oczywiście, jeżeli mowa tutaj o takiej wczesnej jesieni albo późnym lecie, tak jak teraz mamy, to bardzo dobrze sprawdzi się do gołej nogi i do sneakersów i na przykład do białej koszuli. Na to wystarczy zarzucić jakąś marynarkę albo nawet delikatny sweter, więc bardziej tak casualowo. Nie do końca widzę ją, jeżeli chodzi o rajstopy i taki czas już, jak będzie bardzo zimno, ale spokojnie myślę, że też będę mogła ją użyć w przyszłym roku, jak będzie sezon lato. Także tak myślałam, kupując właśnie ten egzemplarz. Kosztowała chyba 8 zł i uważam, że warto. Znajdzie zastosowanie i warto. Ja swoje ciuchlandowe zdobycze zacznę od kamizelek, bo ja kamizelki bardzo lubię, zresztą latem chodziłam w takiej pistacjowej z Bershki. Mam też z H&M-u taką dzianinową, więc jakoś ten element gra mi w duszy. I znalazłam, słuchajcie, taką granatową kamizelkę. Ona jest z H&M-u i to jest w ogóle dział dziecięcy, bo z tego, co tutaj widzę na metce, to jest 13-14 lat. Kamizelka jest bawełniana i ona jest bardzo dobrze dopasowana do mojego ciała, jakby po prostu była idealnie skrojona. Jest to kamizelka, którą ja noszę na gołe ciało i świetnie się ona komponuje na przykład z jeansowymi spodniami, z białymi spodniami. Super ta kamizelka też będzie wyglądać założona na przykład na golf albo na jakąś bluzkę basicową z długim rękawem albo jako taka kamizelka na przykład pod marynarkę i raczej do takich stylówek, powiedziałabym, bardziej może takich eleganckich, może takich bardziej casualowych, ale z takim twistem w kierunku stylizacji eleganckich, bo mam też drugą kamizelkę i ta już jest taka typowo casualowa i ja ją kupiłam z myślą właśnie, jak na przykład, nie wiem, lecę do Biedronki, do Lidla, na siłowni, taka, wiecie, taki zwyklak do podrasowania stylówek i ta kamizelka bardzo fajnie wygląda w połączeniu na przykład z leggingsami, z jakimś t-shirtem, do tego na przykład ja sobie wyobrażam długie takie skarpety założone na leggings, jakieś adidasy, typowa, taka, wiecie, sportowo, codzienna stylówka i ta kamizelka jest w rozmiarze M i to jest marka, nie wiem, to jest numer 157 i ktoś mi powiedział, że to jest taka szwedzka albo duńska marka, dosyć taka popularna, stąd też widzę coraz częściej ubrania właśnie w ciuchlandach tej marki. Dłuższa, zakrywająca tyłek, mamy tutaj zamek, tutaj jest przydatna kieszonka, więc ja myślę, że spokojnie zabrałabym ją na różnego rodzaju wyjazdy, nie wiem, w góry, gdzieś nad morze, wiecie, tak żeby coś tak zarzucić na kark i żeby nam było ciepło, więc to jest kamizelka właśnie moja numer dwa.
Wiecie dobrze już, jak oglądacie nas jakiś czas. Zresztą wystarczy też sięgnąć gdzieś dalej w internet, żeby zobaczyć i dowiedzieć się, że swetrów szukamy w lumpeksach. Myślę, że coraz więcej osób o tym już wie. Zresztą my to robimy od lat. I teraz jest era swetrowa, więc jeżeli pędzicie do lumpeksu albo macie w planach, to swetry, metki, czytacie, patrzycie, czy jest to wełna alpaka, dotykacie i można naprawdę znaleźć perełki, które później posłużą Wam jesienią i zimą. I ja zacznę od mojego ulubionego swetra, z którego jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że go znalazłam, bo wydaje mi się, że też kiedyś wspominałyśmy tutaj, że łatwo jest znaleźć takie swetry przylegające do ciała, takie bardzo powiedziałabym podstawowe, a trudniej jest znaleźć swetry o większych fasonach, swetry na przykład z takim grubym splotem, oczywiście w połączeniu z dobrą jakością materiałową. Trudno, zazwyczaj łatwo wpadają w ręce takie, wiecie, do ciała przylegające sweterki, a takie większe, no trzeba się oszukać. Ja ostatnio znalazłam absolutnie przepiękny, chociaż bardzo duży i oczywiście nie w moim rozmiarze sweter. Natomiast po pierwsze, podoba mi się ten fason gigantyczny, dlatego że on jest kardiganem, jest zapinany. Mamy tutaj guziki, mamy kieszenie. Więc opcji noszenia jest kilka. Możecie nosić jako rozpięty sweter. Możecie nosić zapięty jako rzecz, która robi Wam całą stylizację, bo on jest naprawdę duży, taki charakterystyczny. Możecie też robić z tego warstwową stylizację, czyli narzucać kolejne warstwy, jak jest już trochę zimniej. Golf, na to tak. Sweter, albo jakiś... Naprawdę widzę sporo zastosowań, jeżeli chodzi o ten sweter. Tutaj troszkę on wygląda na czarny, ale on ma taki przepiękny czekoladowy kolor. Ma bardzo fajną fakturę, bo tutaj jest jeszcze czarna nitka wpleciona. Taki niespotykany. Jest bardzo niespotykany, ale spokojnie, sieciówkowo mógłby wisieć wiecie, w niejednym sklepie. Nie kosztował dużo, chyba jakieś 18 zł, tak jak zresztą zawsze u nas w lumpeksowych filmach. My nie płacimy dużo za lumpeksowe rzeczy. Jeżeli... Tak jest coś za 30 złotych, to ręka drży. Tak, w dużym skrócie. Jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj 59% alpaki, 25% wełny i 16% bawełny. Więc skład jest marzenie. Wiem, że przechodzę w nim jesień i zimę. Widzę go w różnych stylizacjach. Jest duży. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Tutaj 56. W ogóle jest 56 rozmiar, więc to jest hardkorowy oversize, ale jest otulający, nie będę się w nim pocić, będzie mi w nim ciepło i oprócz tego, że wygląda super, to jeszcze skład jest w punkt. Także bardzo się cieszę, że go znalazłam. Okej, okay, kolejna moja zdobycz to będzie marynarka i słuchajcie, jeżeli chodzi o marynarki, to oczywiście dział męski to po prostu wiedzie prym, jeżeli chodzi też o swetry i o marynarki. I ja ostatnio znalazłam taką czarną ze złotymi guziczkami i ona, słuchajcie, jest w rozmiarze 44 i to mi się wydaje, że to jest jakaś marynarka total vintage, bo nawet widać to, słuchajcie, po tych metkach. Wszystkich metkach. Ma tutaj bardzo ładne złote guziczki. Tu mamy złote, tutaj środek jest taki materiałowy, czarny. Oczywiście tutaj poduszki i jest to marynarka zdecydowanie z tych oversize, bo rzeczywiście jak ją zakładamy, to ona robi nam taką dosyć szeroką formę, jeżeli chodzi właśnie o ramiona. Ale ja poszukiwałam takiej właśnie marynarki do zarzucenia, bo mam taką jedną w domu marynarkę czarną, która jest dopasowana, no i potrzebowałam czegoś takiego bardziej właśnie oversize'owego i znalazłam tę i ja ją bardzo lubię, dlatego że ona jest bardzo lekka. Bo właśnie w przypadku tych wszystkich marynarek, nie wiem, czy damskich, czy męskich, ale takich dużych, to one są bardzo ciężkie. I ja już przerabiałam ze 2 czy 3 egzemplarze takich marynarek. Znalazłam, podjarałam się, że oj, jaka piękna, chcę ją, kupiłam ją w ciuchu, a potem wisiała, bo jak ją miałam założyć, po prostu było mi w niej niewygodnie, bo ona była taka ciężka, że jak się ją zakładało, to ja już sobie myślę, jak mam jeszcze w niej, w tych, wiecie, na plecach ten kilogram trzymać, to po prostu no, było średnio przyjemne. No i mam tę i ona właśnie świetnie nadaje tak jakby całego charakteru stylówce, bo wystarczy czarne spodnie. Na przykład ja bardzo często wchodziłam w niej teraz w sierpniu, jak na przykład miałam krótkie spodenki, kowbojki, czarne body i na to tak, wiecie, taką szeroką marynarę. Więc super wygląda w połączeniu z czarnymi spodniami, z białymi, do takich casualowych stylówek, jest naprawdę fantastyczna. Może bym tutaj troszkę się zastanawiała nad tą podszewką, bo nie do końca to jest mój vibe, ale dzięki Bogu jej nie widać, a jak się podwija rękawy, to tak staram się podwijać, żeby też tej tutaj, tej podszewki nie było widać. Bardzo fajna, przyjemna,
No, podoba mi się. I też była w dobrej cenie i ja ją upolowałyśmy ją chyba na szwoleżeru, z tego czy dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. W takim tak naszym popularnym ciuchu w środę tam jest nowa dostawa, więc tak, zaglądajcie tam. I tam właśnie z reguły są takie total vintage ciuchy, takie... No takie sprzed epoki, totalnie. Tak. Chociaż mówiąc... zróbmy sobie właśnie tutaj pauzę, słuchajcie, na chwilę. Mówiąc sprzed epoki, my mamy na myśli szafy naszych rodziców czy mam, czyli tak, takie lata, no nie wiem, no 70, 80 mm-hmm, czasami. A teraz, jak posłuchacie młodych dziewczyn, takich naprawdę młodych, nie wiem, 16-17-letnich, które w lumpeksach szukają rzeczy... Takich gorsecików. To one nazywają rzeczy vintage, rzeczy, które my pamiętamy, jak byliśmy nastolatkami. I właśnie nawet ostatnio rozmawiałyśmy już, nie pamiętam z kim, ale chyba na sesji z Magdą, mhm, naszą fotografką, że właśnie ona była w lumpeksie, szukała jakichś tam różnych rzeczy i były właśnie młode dziewczyny, które wyszperały takie rzeczy, jak my byłyśmy młode, była ta epoka emo, no nie? Mhm. Czyli te chusty w czaszki z Aleksandrem, tak, McQueenem, te grzywki zaczesywane, no taki specyficzny... Te pejsiki takie tutaj, tak, z przodu. Te buty Lity i one coś w tych klimatach znalazły i mówiły, że wow, to jest vintage, to pójdzie na Vinted, no nie? Chyba kupowały, żeby sprzedawać. No, to jest bardzo zabawne, że już niestety no, nowe pokolenie vintage traktuje odrobinę inaczej niż my. Natomiast u nas te fasony na razie się nie zmieniają. Nie sądzę, że zmienią się bardzo, bo widzę, że w sieciówkach już zaczynają wchodzić taliowane marynarki. Mhm. Oczywiście crop topy są wszędzie. No, nie powiem, że jest to mój ulubiony rodzaj trendów. Mhm. Jeżeli chodzi o te lata właśnie 2000, czyli Britney Spears, Spice Girls, motyle. Nie Spice Girls, Britney Spears bardziej i Aguilera, bo Spice Aguilera. To były jeszcze wcześniej trochę, tak, to no, prawda. Ale wiecie, o czym mówię? Nie wiem, przyklejane z jetów motyle, brokat na jeansach, wycierane tutaj jeansy, oczka, jakieś... low rise, czyli wszystko z niskim stanem teraz. Tak. Wiecie, no jesteśmy boomerkami, no co tu dużo mówić, będziemy się krzywić, ale jeżeli chodzi o szafę, to chyba nie zmieni się to prędko, raczej nie pójdziemy w tą stronę. Ale też dajcie znać, wy już teraz was zachęcam, no właśnie, co o tym śmieszne, myślicie. Właśnie to jest taka anegdotka śmieszna, bo pewnie w którejś stylówce zobaczycie spodnie, które teraz nazywają się cargo, a wcześniej to były spodnie, nie wiem, bojówki, bermudy. To prawda. I właśnie wczoraj też miałyśmy sesję i ja mówię, kurde, te spodnie, ale już nie bojówki, one się teraz inaczej nazywają. To są spodnie cargo. Tak samo spódnica cargo, czyli wszystkie te, co mają tutaj takie spodnie czy spódnice z takimi dużymi, szerokimi kieszeniami, to już na pewno słuchajcie, dziewczyny, to są już cargo, nie bojówki. No ale to, wiecie, taka luźna dygresja modowa przy okazji różnych trendów i lecimy dalej z lumpeksami. Będzie trochę swetrów w dalszym ciągu. Ja pokażę wam taki bardzo, moim zdaniem, uniwersalny, ale wyróżniający się sweter. Mhm. W ogóle znalazła mi go Kasia, ale ona nie przepada za drapiącymi... Jestem uczona na mohair. W sensie, ja mam moharowe materiały, mnie po prostu... Nie lubisz gryzących rzeczy. Nie będziesz nosić. No więc... Ale bardzo ładny. Ale upolowała mi ten sweter, jak byłyśmy razem już jakiś czas temu na lumpeksach. I to jest sweter w takim śmietankowym kolorze. Jeżeli chodzi o skład, już wam mówię, tutaj mamy 50% lamp wool. Owczej wełny. Owcze. 40% angory i 10% nylon. To ta angora nie uczała. Ale mohair myślę, że też. No wszystko, dużo, co drapie, a czasami drapie. Te swetry wełniane potrafią drapać. Wracając do tego egzemplarza tutaj, to jest przepiękny śmietankowy kolor. Jedyny minusik jest taki, że ta kieszonka troszeczkę się wypycha, natomiast wydaje mi się, że muszę troszeczkę tutaj może nad nią zapanować i nie będzie to problemem. Z tyłu mamy w ogóle ciekawy detal, bo mamy tutaj rząd pięknych guzików. Co prawda one są tylko ozdobą, bo one się nie otwierają, ale wygląda to naprawdę interesująco. Tak. Fashion trochę. Fashion, ale też tak bardzo taki, troszkę tak luksusowa. W sensie to nie jest taki sweter na zasadzie taki byle jaki, tylko jak się go zakłada, no to widać z daleka, że to jest takie coś... To jest jakość, wiecie? To jest jakość, mimo, że to jest tak, lumpeks przecież, więc on był już noszony. Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć, te rękawy można sobie fajnie zrolować i super rzecz się dzieje, że te ramiona idą do góry, czyli tworzą nam się takie bufki. Przepiękny jest ten sweter. Dla mnie, ja nie mam problemu z drapaniem, bo dla mnie on jest przyjemny. Może jest odrobinkę za długi, natomiast ja często go po prostu podwijam. Materiał i jakość tego swetra dla mnie... To widać, mam wrażenie, przez kamerę, nie wiem, czy wy to widzicie, ale dla mnie jest po prostu przepiękna. Wiadomo, że on potrzebuje odrobinkę, żeby zadbać o niego, jeżeli chodzi tutaj o, jak to się mówi? Golenie, okładki, golenie swetrów, ale to golarka sobie z tym poradzi.
No ale jest prześliczny i mam wrażenie, że też będzie bardzo ładnie pasował do takiej podstawowej szafy jesiennej. Słuchajcie, ja przez całe wakacje intensywnie szukałam swetrów i kurtek, bo ja uważam, że jak jest lato, trzeba szukać swetrów, a jak jest zima, to wtedy szukamy czyli takich bardziej tak, letnich rzeczy, bo z reguły te rzeczy są dużo tańsze, nikt na nie nie zwraca uwagi i wtedy ja mam na spokojnie, mogę sobie wszystko przyglądać. I w sumie mam 4 swetry. Ten sweter, który widzicie teraz na mnie, on jest również z taniej odzieży i kupiłyśmy go w tym samym ciuchu, właśnie jest tu, nie znalazłam ten beżowy, a ja sobie wybrałam ten tutaj, który ma przepiękny dekolt i ten sweter spokojnie w bardzo podobnym klimacie znajdziecie też w H&M-ie, bo widziałam na stronie, że są takie właśnie ten kremowe. Nie jest H&M. Ten nie jest H&M-u, okay. Tylko że można znaleźć. Ten właśnie taki kremowy, ale też bardzo podobne są też czarne. Więc ten sweter kupiłam również w taniej odzieży. Mamy tutaj taki bufkowy rękaw, przepiękny dekolt, bardzo w ogóle przyjemny sweter w noszeniu. I mam tutaj też 3 inne, więc może zacznę od tego. Tutaj mamy, Boże, to chyba też jest ta marka 157 Angelogy, tak, w rozmiarze M. Przepiękny golf o bardzo miłej tkaninie, więc mogę spokojnie, wiecie, założyć i nic mnie nie drapie, nic mnie tutaj nie kuje. I ma też przepiękny kolor. No, kolor jest śliczny. Kolor jest śliczny i jak ja go zobaczyłam z daleka, to sobie pomyślałam, kurde, no naprawdę jest przepiękny, taki bardzo, powiedziałabym, twarzowy. Super do, nie wiem, do jasnych spodni, do spodni cargo, do, nie wiem, białych jeansów, czy no tak naprawdę do wszystkiego, więc to jest golf. Pokażę Wam tutaj też dwa kolejne swetry. Może zacznę od tego, bo to jest w ogóle sweter o bardzo dobrym składzie. Mamy tutaj wełnę, mamy też tutaj alpakę i to jest w ogóle też sweter z metką H&M-ową w rozmiarze M. Oczywiście muszę tutaj troszkę zapanować nad tymi wszystkimi takimi kłaczkami, kujkami i zmechaceniami, odświeżyć go, ale ten sweter kosztował chyba 6 albo 8 zł, więc naprawdę gdybym miała spędzić nawet godzinę, żeby go odświeżać, to uważam, że totalnie warto, bo takie swetry w sieciówce są po kilka stów i jest to sweter, tak jak widzicie, on taki bardziej z tych oversize. I powiem Wam tak, delikatnie czuję takie ukucia, aha, czyli znowu które te mnie delikatnie rzeczy. Tak drażnią, więc stwierdziłam, że spróbuję go założyć raz, dwa, jak się nie przekonam, to po prostu oddam Justynie i będzie zachwycona, ale to jest ten sweter z tych takich, wiecie, większych, z takich oversize'ów. Ale też nie jest taki duży, bez przesady. No nie jest duży, to jest M-ka, ale jest, okay. Na pewno jest mniejszy niż ten twój brązowy, tak. Ale nadal nie jest tak na przykład dopasowany jak ten, więc ja jestem naprawdę nim totalnie zachwycona, wygląda przepięknie i na przykład w połączeniu ze skórzanymi spodniami. Albo ze skórzaną spójnicą, do tego na przykład jakieś kozaki. Dla mnie total czarny look jest total czarny miodzio. Look jest naprawdę miodzio. I tak jeszcze, nie wiem, jest już ostatni sweter, powiem, o ostatni, w paski. Okay. Bo oczywiście paski, swetry w paski. A ja też mam właśnie z lumpeksu, ten właśnie. Co mam na sobie, też z lumpeksu i też w paski. No, to tak na marginesie. Swetry w paski, czy takie czarne z białymi, czy na przykład odwrotnie. Czyli mamy jasne swetry z czarnymi paskami od kilku sezonów wiodą prym. Wystarczy wejść na każdą sieciówkę. I ten sweter, który tutaj widzicie, on jest również z H&M-u w rozmiarze L, ale ja go znalazłam na dziale męskim i jest to sweter bawełniany. Czyli ma właśnie 100% bawełny. Jest naprawdę bardzo przyjemny, ale lekko super. Większy. Czyli z tych takich, powiedzmy, dla mnie oversize, ale naprawdę świetnie wygląda. I ja bardzo lubię się w swetrach w paski. Zresztą miałam w swojej szafie kilka. Więc do takich jesiennych stylówek, do jeansów, do spodni skórzanych, w total looku, albo na przykład, nie wiem, tak sobie zarzucić i tak zawiązać sweter, też super wygląda. Cena, wiecie, tak maksymalnie do 10 zł, nie wiem, czy nie 9 za niego zapłaciłam. Więc naprawdę uważam, że warto. W ogóle ja stwierdziłam, że swetry najlepiej kupować w ciuchu. Nie, no pewnie, że naprawdę. Tak. Jeżeli chodzi o jakość, to nie sądzę, że znajdziecie gdziekolwiek w tej cenie oczywiście takiej jakości swetry. Ja pokażę Wam jeszcze ostatni, bo zapomniałam o nim. To jest w ogóle... jakiś góralski? To jest bardzo dziwna rzecz. Oczywiście przekonał mnie skład, bo tak jak mówiłam Wam na samym początku, ciężko jest znaleźć coś dużego w takim składzie, a tutaj mamy 100% wełny. 100%. Mhm. To mi przypomina jakieś taki trollsko... Nie wiem, nie chcę tutaj zrobić jakiegoś faux pas, bo się nie znam aż tak na wzorach regionalnych. Natomiast przypomina mi on jakieś takie regionalne klimaty. Kasia już tu się telepie, ona nie znosi drapania. Naprawdę, te zawody są takie piękne, ale wystarczy, że ja mam taki test na rękę. Ja wkładam i mnie drapię, to jak już test na rękę ktoś przegrywa, no to naprawdę nie ma szans. No w każdym razie wracając do swetra, on jest odrobinkę większy, ale nie jest taki bardzo, bardzo duży. Ma bardzo niespotykane tutaj haftki, jest w super stanie, jest kompletnie niezniszczony.
okej, gryzie odrobinkę. Ja nie mam z tym. Znaczy, tak jakby czuję to, ale nie jest to coś, co mi przeszkadza, mogę to nosić. Ale ten wzór jest prześliczny. Tak jak mówię, nie chcę tutaj zrobić wtopy, bo nie wiem, co to za wzór, ale jakoś tak mi się kojarzy z jakimś takim regionalnym panem, co to nosił kiedyś i tam sobie, wiecie, w górach gwizdał. Właśnie chciałam powiedzieć, że widzę cię w górach przy kominku, jak tak sobie siedzisz i pijesz cappuccino. Ja bym zostawiła ten sweter tak po prostu na co dzień, tak normalnie gdzieś tam chodząc, czyli do jakichś jeansów, do botków, czyli tak totalnie nie kombinując i nie wydziwiając, tylko zrobić to po prostu tak najprościej, bo bardziej kupiłam go pod kątem takiego użytkowania codziennego, czy właśnie jakieś góry kiedyś, Mazury, inne rozkminy zimowo-sylwestrowo-nartowe, ale jest przepiękny, jest ciepły, jest, tak ośmielę się powiedzieć, bardzo wyjątkowy. Bardzo. Bo jest taki inny. Ale powiem Wam, że naprawdę. Naprawdę na żywo robi ogromne wrażenie. Do jakichś takich stylówek różnych można super zestawić. I mi się te chatki bardzo podobają. Podobają Ci się, bo ja miałam je usunąć, ale... Nie, mi się podobają, bo nadają takiego, tej wyjątkowości. No, nie... No, ty byś nie nosiła. No, nie nosiłabym, ale myślę, że jakbym go znalazła, to bym Tobie kupiła, bo wiem, że Ty mogłabyś tym chodzić. Jest naprawdę super. Nie przeszkadza Ci materiał. Tak. On też kosztował coś chyba od 15-18 zł, był troszkę droższy. Jest ciężki, to jest kawał swetra, tak jakby, wiecie, ale... No i urzekł mnie. Urzekł mnie, jest uroczy i zabrałam go po prostu ze sobą. Dwie czarne rzeczy, którym ja zakończę ten film. Totalny basic, o którym nie będę tutaj się rozwodzić specjalnie, natomiast prawie nowy, przepiękny, prawie nowy, wyglądający jak nowy tak naprawdę, Golf. Jeżeli chodzi o skład, już Wam tutaj mówię, tutaj mamy 81% wiskozy, czyli taki typowy, codzienny, czarny Golf, ale bez problemu też znajdziecie takie w lumpeksach. One są świetnej jakości. Nawet nie wymaga golenia, tylko go odkłaczę i będzie super. I kolejna czarna rzecz, jeżeli chodzi o moje lumpeksowe zdobycze, to jest płaszcz Matrixa, który pamiętam, tak jakby mam ten obraz z dzieciństwa mojej mamy w takim długim, skórzanym płaszczu. Pozdrawiam Cię, mamo, jeśli oglądasz. Taki bardziej śliwkowy, a nie może czarny, chociaż czarny chyba też miała. To był ten czas, że panowie chodzili w takich dużych kurtach skórzanych. Zresztą to widać w tych też, jeżeli oglądacie tych polskich filmach, Killer i tak dalej, to są te czasy. To takie duże, skórzane kurty. Babeczki chodziły często w takich troszeczkę taliowanych, długich płaszczach. I to jest właśnie płaszcz z tamtego okresu. Długi, bardzo, jakby to powiedzieć? No taki wyróżniający, wyróżniający się. Nie na co dzień może, natomiast jest tak pięknie skrojony, jest, to jest oczywiście skórzany płaszcz, żadna tam skaja czy jakieś domieszki, tylko skóra. Jest bardzo ładnie staliowany, bo mam wrażenie, że przy mojej sylwetce nawet, w sensie, że może jestem troszeczkę wyższa, to i tak jak on by był oversize, to by było za dużo, a on jest dobrze staliowany, naprawdę ładnie leży. Czeka go oczywiście trochę taka, powiedziałabym, renowacja, bo muszę go odświeżyć. Są takie miejsca, gdzie takie rzeczy się odświeża, bo nie da się tego zrobić w domu samemu. Przynajmniej ja nie wiem, jak wiecie, to dajcie znać. No i to jest płaszcz Matrixa, który mi się bardzo podoba. Nie wiem, na ile jestem odważna, żeby go nosić często tutaj lokalnie, ale on pięknie wygląda na przykład do czarnego total looku. Tutaj nie musimy kombinować, wystarczy czarny golf, czarne rurki czy jeansy, botki, okulary i można śmigać w miasto. Jest trochę ciężki, bardzo ciepły, ale wydaje mi się, że znajdę na niego sposób. Jest kimś innym i znajdę na niego sposób. Unikat, bym powiedziała, taki dosyć wyjątkowy element w szafie. Ja pamiętam, że moja siostra miała też taki płaszcz Matrixa, zresztą nawet ostatnio do niej dzwoniłam i pytałam się, gdzie masz ten płaszcz, bo ja pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, to ja się z niej, z tego płaszczu, tak wiecie, trochę takie podśmiechujki były. No na zasadzie, tak, wiecie, ja się śmiałam. Ja mam dużo starszą siostrę od siebie i tak sobie myślałam, Boże, w czym ona chodzi? Jest dramat, płaszcz Matrixa. A ostatnio do niej dzwoniłam i pytałam się, gdzie jest ten płaszcz. No niestety go już nie mam w naszych, nie wiem, rodzinnych zbiorach różnych ubrań. Na czym ubolewam, więc ten płaszcz jest naprawdę takim super elementem. Ja myślę, że zostawię go w swojej szafie i znajdę na niego sposób. Kwestia jakiejś tam dla córy, zostaw przełamania. Dla córy. Znaczy wiecie, to jest zabawne, że bo już kończymy, więc tak jeszcze zrobimy szybkie zakończenie. Zabawne jest to, mam wrażenie, że ta moda tak
bardzo zatacza koło i tak wszystko to się powtarza. Niby jest nowe, niby nie, ale to tak wszystko wraca, bo tak jak mówiłam o tym skórzanym płaszczu, przecież te wszystkie klipsy, których kiedyś nienawidziłam, czyli te klamry do włosów, to kiedyś było totalnie faux pas i takie wręcz cringe'owe. Szere. Teraz jest po prostu na głowie Hailey Bieber i wszystkich Kardashianek jako w ogóle top of the top. Więc zabawne jest to, jak wszystko wraca. Zapewne jest to, że nam wraca raczej inna epoka niż tym młodym pokoleniom. Bardzo jestem ciekawa, co będzie modne, jak na przykład moje dzieci będą dorastały, będą nastolatkami i jak będą z mamy się śmiać. Jestem bardzo ciekawa i po prostu nie mogę się doczekać tego etapu. Natomiast kończąc ten odcinek, bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia lumpeksowe i jakieś swoje zdobycze, to oczywiście dzielcie się w komentarzach swoimi obserwacjami na temat tego, co tutaj prawimy. Ja myślę, że jeszcze taką listę naszych ciuchlandowych miejsc, na których chodzimy, to zrobimy Wam w opisie pod filmem, bo my bardzo często to podajemy na Instastory, ale to po prostu Wam podamy tam z adresami, więc będziecie miały wszystko w jednym miejscu. Dziękujemy Wam za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych jesiennych filmach. Pa!